7 grudnia wspominamy świętą Burgundofarę, opatkę. Burgundofara, znana też jako Fara, urodziła się około 600 roku w miejscowości Pipimiscum, obecnie znane jako Poincy koło Meaux na północy Francji. Była córką hrabiego Anierika, dworzanina królów merowińskich Teodeberta II, Teodoryka II i Leo de Gondy. Fara pochodziła z bardzo pobożnej rodziny. Dwa jej bracia zostali świętymi. Jej rodzice na swoim zamku gościli świętego Kolumbana, który z Irlandii przybył z misją ewangelizacyjną na północne tereny Francji. Święty Kolumban ochrzcił Burgundofarę, a jej rodzice złożyli wtedy ślub, że ona, jako pierwsze ich dziecko, będzie oddana na służbę Bogu. Gdy Fara dorosła i chciała podjąć życie zakonne, ojciec jednakże chciał wydać ją za mąż, co miało wzmocnić jego i tak już wysoką pozycję społeczno-polityczną. Fara dwukrotnie temu się sprzeciwiła. W pokonaniu oporu ojca pomógł jej Eustachy, późniejszy święty, następca Kolumbana. Burgundofara na ziemi odziedziczonej po ojcu założyła klasztor, sprawowała w nim rządy przez prawie 40 lat. Znana była nie tylko jako dobra organizatorka życia zakonnego, ale też z troski o wysoki poziom życia duchowego. Wokół klasztoru z czasem powstało miasto Fahmutii, a klasztor, który dzielił burzliwe losy kościoła we Francji, istnieje do czasów obecnych. Burgundofara zmarła 7 grudnia około 675 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Burgundofara wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,